W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 7 do 15: Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy. Tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Rozpoczyna się ta ewangelia od stwierdzenia, modląc się. Kiedy się modlicie, gdy się modlicie. Bo Jezus zakłada, że jego uczniowie modlą się. Są ludźmi modlitwy. Nasz błogosławiony założyciel, ojciec Franciszek Jordan, mówił: Jeśli chcecie dokonać wielkich rzeczy, to musicie być mężami modlitwy. Musicie być ludźmi modlącymi się. I to pierwsze stwierdzenie z tej Ewangelii zatrzymuje mnie też w kontekście historycznym, w jakim jesteśmy. Mamy rok 2024 miesiąc czerwiec dzień 20 mniej więcej pół roku temu rozpoczęliśmy w kościele rok modlitwy rozpoczął się on w styczniu tego roku w niedzielę słowa Bożego Papież zachęca cały kościół nas wszystkich żeby ten 2024 rok był dla nas rokiem modlitwy. Dlaczego rokiem modlitwy? Ponieważ przyszły rok, 2025, będzie rokiem jubileuszu w kościele. Mamy kolejną okrągłą datę. Co te 25 lat przeżywamy w kościele rok jubileuszowy. Nie będę teraz wyjaśniał. Teologii roku jubileuszowego. Ale pokrótce mówiąc, za każdym razem ten, ten rok jubileuszowy ma, ma nas pchnąć w, mocniej w stronę Boga. Ma nam pomóc w naszej więzi z Bogiem. Ten rok jubileuszowy 2025, on ma się odbywać, będzie się odbywał pod takim hasłem Pielgrzymi nadziei, jesteśmy pielgrzymami nadziei. Będzie nam pokazywał te dwa elementy, ma nam je przypomnieć, że jesteśmy pielgrzymami i że tym pielgrzymom towarzyszy nadzieja. A rok modlitwy, w którym jesteśmy, to powiem, jesteśmy w połowie tego roku. Nie wiem dlaczego, mam takie wrażenie... Oby błędne, że jakoś ten rok modlitwy nam ucieka, że my o nim nie mówimy. A nie mówiąc o nim, tracimy pewną okazję do pogłębienia naszej modlitwy, do ożywienia naszej modlitwy. Myślę, że potrzebujemy mówić o tym. Mówić to raz, dwa, pójść za tym. Jakby właśnie dać się poprowadzić Kościołowi, a Kościół nam mówi o sześciu miesięcy. To jest rok modlitwy. Stolica Apostolska wydała specjalną broszurę, w której mamy propozycje modlitw, w której mamy propozycje też duszpasterskie na, na ten rok. Te propozycje na przykład dotyczą modlitwy, którą dziś mamy rozważyć w ramach Ewangelii. Modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy Pańskiej, tego, tego streszczenia Ewangelii. Te propozycje mówią o, o siedmiu prośbach, które są zawarte w tej modlitwie, aby je rozważać przez siedem kolejnych miesięcy tego, tego roku modlitwy. W tej, w tej broszurze która jest do pobrania za darmo w internecie również w języku polskim. Są poszczególne rozdziały dedykowane modlitwie liturgicznej, dedykowane liturgii godzin, dedykowane adoracji Najświętszego Sakramentu Eucharystii, ale też jest specjalny rozdział dedykowany modlitwie w rodzinie. I tam są konkretne przykłady, które po prostu można wziąć i odmawiać, modlić się tymi tekstami w rodzinie. Aby ożywić życie modlitwy w rodzinach. Zachęcam do tego, żeby, żeby żyć tym rokiem modlitwy, żeby ten rok nam nie uciekł, ponieważ on ma po pierwsze ożywić naszą modlitwę, a po drugie ma nas przygotować do roku jubileuszowego. Modlitwa ma Uruchomić, pogłębić, ożywić, odzyskać w nas nadzieję. A w naszym dziś, w tych czasach, w których przyszło nam żyć, nadziei potrzebujemy bardzo dużo. I potrzebujemy tej nadziei nie takiej płonnej, ulotnej, potrzebujemy nadziei głębokiej. Potrzebu, potrzebujemy nadziei, która jest cnotą boską. Wiara, nadzieja i miłość. Potrzebujemy tych trzech cnót. Bardzo ich potrzebujemy. I modlitwa wiara będzie się karmiła modlitwą. Modlitwa będzie ożywiała, rozbudzała w nas, w nas nadzieję, a nadzieja. Będzie potęgowała naszą miłość praktykowaną, przyjmowaną i praktykowaną. Modląc się. Więc jak jest z moją modlitwą? Jak jest też z moim uczestnictwem w tym roku modlitwy? I od razu Jezus przestrzega, że w modlitwie nie zważaj na swoje słowa. Nie zważaj to znaczy, by być bardziej precyzyjnym, nie uważaj swoich słów za centralne. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak Pogani. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo, że przez wzgląd na swoje słowa że ich słowa mają moc. Że tym swoim mówieniem, to to ich mówienie jest w centrum tej modlitwy. A Jezus mówi: Nie, w centrum modlitwy chrześcijańskiej nie mogą być ludzkie słowa. To dlatego uczymy się modlić w naszej wierze słowami Boga. Modlimy się na przykład psalmami, modlimy się modlitwą pańską, modlimy się Eucharystią która jest czynnością Chrystusa, nie naszą. To jest właśnie odpowiedź na to. Idziemy za tym, bo nasze ludzkie słowa są zbyt małe, choć są też nam potrzebne. Bo tu nie chodzi o to, nie módl się swoimi słowami módl się, módl się swoimi słowami jak najbardziej, ale nie stawię ich w centrum, w centrum postaw Boga. I to nam od razu pokazuje Jezus. Oni przez wzgląd poganie, przez wzgląd na swoje wielomóstwo, czyli modlitwa pogańska, stawia w centrum słowo człowieka, no bo nie może postawić nic więcej. Ufają poganie sobie, ufają swoim słowom, ufają swoim zdolnościom. A nie o to chodzi w modlitwie. I Jezus kontynuuje. Wy zatem tak się módlcie, ojcze. I to nam otwiera zupełnie inne, inną przestrzeń. Zupełnie inny rodzaj spotkania. To już nie jest. Spotkanie z jakimś bóstwem, które ja muszę obłaskawić, muszę wymyślić takie słowa, żeby, żeby to bóstwo zbudować, żeby, żeby to, to bóstwo no właśnie jakoś obłaskawić, żeby, żeby ono zwróciło moją uwagę, żeby, żeby to bóstwo poczuło się dobrze. To może trochę tak, jak masz skierowanie do jakiegoś specjalisty. Na za pół roku, ale potrzebujesz iść dziś, i idziesz i się ładnie uśmiechasz i prosisz i mówisz: Jaki to pan doktor jest wspaniały, jaki to cudowny, jak to jest trudno się do niego dostać, ale jak ty jedno, jednak bardzo prosisz, próbujesz go obłaskawić. Jak poganien bóstwo. W modlitwie chrześcijańskiej nie chodzi o to, aby obłaskawić Boga. Bo Bóg jest Bogiem. I nie chodzi o to, żeby Go obłaskawiać. Nie chodzi, nie chodzi w modlitwie o to, żeby Panu Bogu poprawić humor. Nie chodzi w modlitwie o to, żeby Pan Bóg się poczuł dobrze, bo On się czuje dobrze. Chodzi o to, żeby w modlitwie chrześcijańskiej, żeby do modlitwy stanąć jako dziecko wobec rodzica, jako dziecko wobec ojca. Na to zwraca uwagę Jezus. Ojcze, Wy zatem tak się módlcie, ojcze! To ma być modlitwa dziecka. W tym ma być ufność, nie dlatego, że tak pięknie będę mówił do Pana Boga. Nie dlatego, że wymienię bardzo dużo jego pięknych cech. Ale, dlatego, że po prostu przyjdę do Niego, powiem, że On jest moim Ojcem. I wiem, że od Niego mogę otrzymać wszystko. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Modlitwa, ona pomaga mi odkrywać imię Boga. Co to znaczy? Pomaga mi odkrywać obecność, pomaga mi odkrywać to, jestem, to święte jestem, tę świętą obecność przy mnie. Ta pomaga mi odkrywać modlitwa. To ona sprawia. I o to w niej proszę. Niech się święci Twoje imię. Niech Twoja święta obecność. Będzie przeze mnie zauważona. Niech ja Twoją świętą obecnością zachwycam się. A ten zachwyt niech mnie doprowadzi do tego, aby moje życie było Twoim królestwem, Panie Boże, mój Ojcze. I znów, modlitwa. Pomaga mi wejść w tę przestrzeń Królestwa Bożego, że, że moje życie coraz bardziej dzięki modlitwie, czyli dzięki. Bo czymże jest modlitwa również? Jest działaniem Bożego Ducha we mnie. Czyli dzięki modlitwie, czyli dzięki temu działaniu Bożego Ducha we mnie, moje życie coraz bardziej staje się Królestwem Ojca. Ojciec coraz bardziej. Yy, yy, yy. Użyję tego, te, 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 tego słowa związanego z królowaniem. Yy, yy, coraz bardziej panuje w, w moim życiu, ale rozumiecie, że, że tu chodzi o, o ojcowską, dziecięco-ojcowską relację, o dziecięco-ojcowską bliskość. I znowu to dzieje się dzięki przez modlitwę? I ja o to w modlitwie też proszę. Niech przyjdzie. Twoje królestwo. I skoro moja codzienność dzięki działaniu Bożego Ducha we mnie, czyli dzięki modlitwie, coraz bardziej staje się królestwem ojca, to ja coraz bardziej pełnię wolę ojca. I znowu to jest owoc modlitwy? I, modl i w modlitwie ja o to proszę. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi. Tak jak w niebie. A kiedy wola Ojca spełnia się w mojej codzienności, która jest Jego Królestwem, tak jak w niebie, które jest Jego Królestwem, to ja mam chleb powszedni, to co jest mi potrzebne do mojej codzienności. To ja mam przebaczone winy, to ja też umiem przebaczać. Tym, którzy wobec mnie zawinili. To ja wiem, że wobec pokus, różnego rodzaju prób, które, które mnie dotykają w życiu, że ja nie jestem sam, bo co? Bo jest święta obecność, bo jest Bóg. I zachowany jestem od złego, bo moje życie, bo ja jestem Bożym Królestwem. W którym niepodzielnie panuje ojciec. A ojciec nie pozwoli, aby stało mi się coś złego. Mamy rok modlitwy. Chciejmy z tego roku skorzystać. Dajmy się, tak jak mówiłem o tym na początku, poprowadzić Panu Bogu, dajmy się poprowadzić Kościołowi. Aby te kolejne dni, tygodnie, miesiące były rzeczywiście czasem ożywienia naszej modlitwy, również modlitwy słowem. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.